była 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Tak o bitwie warszawskiej powiedział brytyjski polityk Lord Edgard Vincent Tabernon. Gdyby bitwa warszawska zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Europa Środkowa padłaby ich łupem 25 lat przed Jałtą. Decydujące starcia miały miejsce pod Radzyminem i Ossowem 15 sierpnia 1920 roku. Bitwa ta została nazwana Cudem nad Wisłą. Do dziś pamięć o tych wydarzeniach pielęgnuje szwadron krechowiacy w barwach pierwszego pułku ułanów krechowieckich imienia pułkownika Bolesława Mościckiego. Władają szablą, lancą, jeżdżą konno, a przede wszystkim edukują młodzież również w dziedzinie jazdy konnej w formule kawaleryjskiej. Witam panów bardzo serdecznie. Czy macie jakiś specjalny okrzyk na dziś? Sable do boju, lance w dłoń, bolszewika, gol, gol, gol! Wspaniale, będą zagrzewać dzisiaj uczestników, których zapytamy o bitwę warszawską 1920 roku. Rozpoczynamy teleturniej Giganci Historii. Gdzieś w tym studiu znajduje się ukryta komnata, a w niej tron gigantów historii. Zwycięzca bierze wszystko, tytuł giganta historii i nagrodę główną 20 tysięcy złotych. Poznajmy pięciu pretendentów do tronu. Hubert Jakubowski mieszka w Toruniu, jest pracownikiem administracji, lubi literaturę, faktu, reportaże, szczególnie z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej oraz piłkę angielską. Której drużynie z Premiership kibicujesz, Hubercie? Tylko Manchesterowy United. A więc jednak, no to podobno ulubiona przez polskich kibiców drużyna z Premiership. Stanisław Groszewski, student matematyki z Poznania. Poza matematyką interesuje się też logiką, filozofią, teologią, a także muzyką klasyczną i liturgiczną. Czy grasz na jakimś instrumencie? Na fortepianie gram. Wspaniale. Dominik Majczak mieszka w miejscowości Przyrów, województwo śląskie, powiat częstochowski. Ulubione postaci to Józef Piłsudski i generał Anders, a także generał Sikorski. Studiuje prawo. Jak, Dominiku, widzisz się w przyszłości? W której specjalności prawniczej? Adwokackiej, radcowskiej? Jeśli miałbym wybierać, to aplikację prokuratorską. A, proszę bardzo, prokurator gdzieś w tobie drzemie. Waldemarze. Waldemar Mazurkiewicz przyjechał do nas z Tomaszowa Lubelskiego. Jest nauczycielem fizyki i elektrotechniki. Hetman Żółkiewski i Hetman Czarniecki to są jego faworyci w historii. Lubi wędrówki górskie, interesuje się uprawą owoców miękkich. Waldemarze, a które z owoców miękkich są twoimi faworytami? To znaczy, ja uprawiam, to mam truskawka, malina, winogron, porzeczka. Wspaniale, poczułem je na podniebieniu. I Eligiusz Itczak przyjechał do nas z Poznania, więc mamy drugiego uczestnika z Poznania. Jest inżynierem jakości. Jego ulubione postaci historyczne to hetman Stanisław Żółkiewski oraz książę Józef Ponatowski. Chętnie czyta kryminały i fantastykę. Jakiś kryminał, Eligiuszu, mógłbyś nam polecić tak na jutrzejszy wieczór? Przede wszystkim lubię kryminały Marka Krajewskiego. A, proszę bardzo. Przed nami trzy rundy oraz finał wieńczący dzieło. Zasady poszczególnych rund różnią się od siebie. Wyjaśnię je na początku każdej z nich. Punkty w poszczególnych sumują się. Zakres wiedzy: bitwa warszawska 1920 roku. Nad przebiegiem i merytoryczną stroną rozgrywki czuwają znakomici eksperci. Oto oni: przewodniczący jury i jednocześnie opiekun całego teleturnieju, profesor doktor habilitowany Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz profesor doktor habilitowany Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Eksperci są gotowi, uczestnicy również, a zatem panowie, lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, gol, gol, gol! Rozpoczynamy pierwszą rundę.
Runda pierwsza, czyli kto pierwszy, ten lepszy. W tej rundzie jeszcze nikt nie odpadnie. Za chwilę przeczytam wam 7 pytań z 4 wariantami odpowiedzi. Waszym zadaniem będzie jak najszybsze udzielenie prawidłowej odpowiedzi przy pomocy pilotów. Czas na odpowiedź zaczyna biec od momentu, kiedy pojawią się wszystkie warianty odpowiedzi, natomiast upływa czas 5 sekund po tym, kiedy skończę czytać ostatni z wariantów odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź 10 punktów. Tempo również się liczy, jest bardzo ważne. Czasem ułamek sekundy rozstrzyga o wielkich rzeczach, podczas bitew na przykład, a to jest bitwa na wiedzę. Czy wszystko jasne? A zatem zaczynamy. A oto pierwsze pytanie pierwszej rundy. Która z podwarszawskich miejscowości kilkukrotnie przechodziła z rąk do rąk w szczytowym momencie ataku bolszewików na Warszawę? A. Nasielsk, B. Radzymin, C. Marki, D. Wołomin. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to oczywiście odpowiedź B. Radzymin. I widzę, że wszyscy panowie bezbłędnie poradzili sobie z tym pierwszym pytaniem. A skoro tak, to poprosimy o drugie. Które miasto zostało odznaczone Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę przed kozakami 3. Korpusu Konnego Gajgaja Brzyszkiana w dniach 18-19 sierpnia 1920 roku? A. Wyszków, B. Płock, C. Gostynin, D. Płońsk. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to odpowiedź B. Płock. I znowu widzę, że wszyscy panowie dodali 10 punktów. Wszyscy odpowiedzieli prawidłowo. Tam oprócz żołnierzy dzielnie spisywała się ludność cywilna. Również harcerze mieli wielkie zasługi w obronie Płocka. Trzecie pytanie. Kto był generalnym inspektorem Armii Ochotniczej zorganizowanej w lipcu 1920 roku, gdy Armia Czerwona szła w kierunku Warszawy? A. Generał Kazimierz Sosnkowski, B. Generał Józef Haller, C. Generał Władysław Sikorski, D. Generał Edward Rydz-Śmigły. I znów odpowiedź B jest prawidłową. Generał Józef Haller naturalnie stał na czele Armii Ochotniczej. Tylko Waldemar miał tutaj wątpliwości. Pozostali panowie odpowiedzieli prawidłowo. Czwarte pytanie. Gdzie polska pierwsza dywizja jazdy pobiła i zmusiła do odwrotu armię konną Budionnego idącą ze spóźnioną pomocą wojskom Tuchaczewskiego? A. Pod Lublinem, B. Pod Komarowem, C. Pod Zamościem, D. Pod Dubienką. Cóż, możemy powiedzieć województwo lubelskie, powiat zamojski, ale to było pod Komarowem, który właśnie w takich okolicznościach leży. Dominik się pomylił, pozostali panowie prawidłowo odpowiedzieli na to czwarte pytanie. I piąte pytanie w takim razie. 16 sierpnia 1920 roku ruszyła polska kontrofensywa na skrzydło i tyły bolszewickiego frontu zachodniego. Znad jakiej rzeki wyruszyła? A. Wisły, B. Bugu, C. Wieprza, D. Narwi. Prawidłowa odpowiedź to C. Również chyba Dominik się teraz pomylił. Hubert, Stanisław, Waldemar, Eligiusz. Nie zrobili błędu. Wczesnym rankiem znad Wieprza rozpoczęło się natarcie wojsk generała Rydza-Śmigłego. I pytanie szóste przed nami. Kiedy trzecia armia dowodzona przez generała Edwarda Rydza-Śmigłego zajęła Kijów? A. 18 marca 1920 roku, B. 1 czerwca 1920 roku, C. 7 maja 1920 roku, czy też D. 2 lipca tegoż 1920 roku.
Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Wszyscy panowie wiedzieli, 7 maja 1920 roku nazajutrz odbyła się już defilada zwycięzców. A przed nami ostatnie, siódme pytanie pierwszej rundy. Kto był autorem odezwy do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydanej 22 kwietnia 1919 roku w Wilnie? A. Władysław Grabski, B. Józef Piłsudski, C. Wincenty Witos, D. Roman Dmowski. Sprawdzamy. Odpowiedź B jest prawidłowa. To oczywiście była odezwa Józefa Piłsudskiego. Wszyscy panowie wiedzieli o tym doskonale. Zakończyliśmy zatem pierwszą rundę. Przypomnę, że uczestnicy grają o 20 tysięcy złotych i tytuł giganta historii. Punktacja po pierwszej rundzie wygląda następująco. Na pierwszym miejscu Stanisław Groszewski. Nie tylko odpowiadał bezbłędnie, ale najszybciej reagował. Na drugim Eligiusz Itczak, Hubert Jakubowski, Waldemar na czwartym miejscu i na piątym Dominik. Oczywiście wszystko jeszcze może się zmienić, a przed nami druga runda. Runda druga, czyli bitwa o punkty. Do wyboru macie dwa rodzaje pytań, za 10 i za 20 punktów. Każdy z was sam wybiera sobie numer pytania. Czasu na odpowiedź nie jest dużo, tylko 5 sekund. Radzę się skoncentrować, bo to już, tu już nie ma miejsca na błędy. Gdy opadnie kurz bitewny, pożegnamy się z jednym uczestnikiem, który zgromadzi najmniej punktów po dwóch rundach. Czy wszystko jest jasne? Tak. No to zaczynamy. Pierwszy wybiera Hubert za 10 czy za 20 punktów? Dobrze, to spróbujmy za 20. Za 20. A który numer pytania? Lubię siódemki, więc niech będzie 7. Proszę. W jakim mieście związanym z wojną w 1920 roku Jan Paweł II oddał hołd obrońcom stolicy podczas swej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku? Płock. Niestety, to był Radzymin, Hubercie. Stanisław, za 10 czy za 20? To ja też za 20 poproszę dziewiąte pytanie. Numer 9, proszę bardzo. Gdzie znajduje się grób bohatera spod Ossowa, księdza Ignacego Skorupki? Na Powązkach w Warszawie. Tak, na Powązkach Cywilnych w Warszawie. Brawo, brawo Stanisławie. Ksiądz Ignacy Skorupka miał 27 lat, gdy zginął pod Ossowem. Latem 1920 roku zgłosił się ochotniczo do wojska i został mianowany kapelanem 236 Pułku Piechoty, złożonego głównie z gimnazjalistów i harcerzy. Poległ 14 sierpnia w bitwie pod Ossowem, idąc w pierwszej linii nacierającej tyraniery. Dominiku, wybierasz teraz ty. Za 10 punktów pytanie pierwsze. Proszę. 3 lipca 1920 roku Rada Obrony Państwa wydała odezwę, w której wzywała wszystkich zdolnych do noszenia broni, aby dobrowolnie wstępowali do wojska. Tworzyli oni pułki, bataliony i dywizjony zwane. Proszę podać nazwę. Armią Ochotniczą. Tak jest. Błyskawiczna odpowiedź. Obywatele Rzeczpospolitej, ojczyzna w potrzebie. Latem 1920 roku sytuację na froncie wojny polsko-bolszewickiej można było określić jednym słowem – katastrofa. Wtedy sięgnięto po dobrze znaną w historii Polski ostateczność – pospolite ruszenie. Armią Ochotniczą dowodził generał Józef Haller. Waldemarze, teraz ty wybierasz.
Proszę za 20, drugie pytanie. Kto stał na czele misji międzysojuszniczej, która przybyła do Warszawy podczas Bitwy Warszawskiej? To był francuski generał Weygand. Weygand, nie. Niestety na czele misji sojuszniczej stał Edgar Vincent D'Abernon. Brytyjski lord, autor słynnego określenia Bitwy Warszawskiej, 18. decydująca bitwa w dziejach świata. I Eligiusz wybiera. Zaryzykuję pytanie za 20 punktów. Numer 5. W walce o które miasta leżące pod Warszawą dowództwo polskie użyło czołgów? Wymień jedno z nich. Podczas ofensywy na Mińsk Mazowiecki. Dobrze, oczywiście, to była kompania czołgów. 17 sierpnia. Były też czołgi pod Radzyminem 15 sierpnia. Brawo, Eligiuszu, masz na koncie 90 punktów. 90 punktów też zgromadził Stanisław. Druga kolejka, Hubercie, wybierasz. Dobra, zaczniemy za 10 może tym razem. A numer pytania? Też 7. Nad jaką rzeką wojska 5. Armii generała Władysława Sikorskiego stoczyły zwycięską bitwę w sierpniu 1920 roku? Nad Wkrą. Tak. Brawo. To nawet nie trwało sekundy i siódemka była szczęśliwa. Stanisławie. To ja może za 20 spróbuję czwarte pytanie. Gdzie w Warszawie znajdowało się lotnisko, skąd w czasie Bitwy Warszawskiej startowały samoloty? Wydaje mi się, że z Pola Mokotowskiego startowało. I dobrze ci się wydaje, Stanisławie. I dzięki temu zyskałeś 20 punktów i objąłeś prowadzenie. Dominiku, ty wybierasz. Drugi raz pytanie za 10, pytanie numer 2. Połowa Wojska Polskiego uzbrojona była w zdobyczną broń austriacką i niemiecką. Jak nazywał się jedyny kraj, który dostarczał Polsce do nich amunicję? Węgry. Doskonale. Fabryki na wyspie Czepel w sierpniu 1920 roku w krytycznym momencie Węgrzy dostarczyli Polakom 38 milionów sztuk amunicji, w tym milion z własnego zapasu. Dominiku, punkty zdobyte. Wybiera Waldemar. Proszę za 20. Pytanie numer 6. 12 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski, wyjeżdżając w celu objęcia dowództwa nad wojskami wykonującymi decydujące kontruderzenie w czasie Bitwy Warszawskiej, złożył na ręce premiera Wincentego Witosa pismo. Czego ono dotyczyło? Dotyczyło dymisji. Tak, to była dymisja. Czy pamiętasz, z jakich funkcji może? Z funkcji naczelnego wodza. I naczelnika państwa. Naczelnika państwa. Tak jest, to była dobra odpowiedź. W tym piśmie Piłsudski brał na siebie odpowiedzialność za sławę i siłę Polski, ale również za jej upokorzenie w przypadku klęski i w tej drugiej sytuacji, gdyby się ona zdarzyła, upoważniał Witosa do ogłoszenia jego dymisji, co ułatwiłoby rokowania z Rosją i państwami zachodnimi. Eligiuszu, proszę. Po raz kolejny zaryzykuję pytanie za 20 punktów, numer 3. A ile dywizji mi pan przywiózł? Do kogo marszałek Józef Piłsudski zwrócił się tymi słowami? Myślę, że do generała Józefa Haleja. Niestety, to do generała Maksima Weyganda, który przybył do Warszawy w lipcu 1920 roku jako szef francuskiej misji wojskowej, a jednocześnie członek misji międzysojuszniczej. Druga kolejka za nami, no to jeszcze trzecia przed nami. Hubert wybiera. Dobra, weźmiemy za 20 i weźmiemy 13. W końcu lipca 1920 roku Lenin zmienił plan wojny. Zamiast koncentrycznego uderzenia frontów z Białorusi i Ukrainy na Warszawę, ich zadania zostały rozdzielone na Warszawę i Lwów. Jak Rosjanie nazwali ten podział? Dwa fronty, utworzenie dwóch frontów. To był, Hubercie, błąd warszawski. Tak go nazwali. No, koncentryczne uderzenie dwóch frontów mogłoby złamać obronę Warszawy, ale na szczęście popełnili błąd. Stanisław, wybierasz. Za 20 punktów poproszę 14.
Dzięki radiowywiadowi Józef Piłsudski poznał nowy plan wojny. Zamierzał najpierw pobić armię konną na Ukrainie, a następnie uderzyć na Tuchaczewskiego. Jak nazwał ten plan? Wielka kombinacja i roszada. Szachowe określenia. Stanisławie, wciąż jesteś na czele. 110 punktów. Wybiera Dominik. Pytanie numer 1 za 20 punktów. Używany podczas Bitwy Warszawskiej Bruegel 14 to uniwersalna maszyna. Do czego służyła? Wydaje mi się, że do odszyfrowywania szyfrów wroga, szyfrów radzieckich. Niestety to był uniwersalny samolot wywiadowczy i bombowy, używany do bombardowania i rozpoznania. Dominik bez punktów. I Waldemar. To poproszę za 28 pytanie, niech będzie. W walkach o jakie miasto zostały rozbite resztki 3 i 16 armii bolszewickiej cofające się z Nadwisły? To była bitwa pod Płońskiem. To były walki o Białystok. 22 sierpnia 1920 roku broniło się około 2000 żołnierzy 1 Brygady Piechoty Legionów. Wzięto do niewoli 8200 czerwonoarmistów. Zdobyto 22 działa. Eligiuszu, ty masz ten przywilej, że kończysz trzecią kolejkę i jednocześnie drugą rundę. Pytanie za 20 punktów numer 10. Jak nazywał się najmłodszy żołnierz, harcerz, odznaczony Krzyżem Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego za postawę w walce w sierpniu 1920 roku? Na pewno walczył o Płock, ale nazwiska nie pamiętam. To Tadeusz Jeziorowski. Miał wtedy 12 lat. Jako niespełna 12-letni uczeń gimnazjum Małachowskiego na ochotnika wziął udział w obronie Płocka, a zginął jako pilot we wrześniu 1939 roku. I w ten sposób zakończyliśmy drugą rundę. No to rzućmy okiem na punktację. Po pierwszej rundzie najpierw sytuacja, przypomnijmy sobie, jak wyglądała. Stanisław przed Eligiuszem dzięki szybszym reakcjom i Hubertem po 70 punktów, potem Waldemar 60 i Dominik 50. A teraz popatrzmy na tabelę po dwóch rundach łącznie. I na czele Stanisław 110 punktów, na drugim miejscu Eligiusz, trzeci Hubert, czwarty Waldemar. No ale najistotniejsze jest to, co się dzieje na końcu. Dominik, 70 punktów. To niestety oznacza, Dominiku, że żegnamy cię po tej drugiej rundzie, ale gratulujemy wiedzy. Walczyłeś dzielnie. Dziękujemy bardzo. I w ten sposób zakończyliśmy drugą rundę. Wojna Światów to niezwykły film dokumentalny oparty na materiałach archiwalnych z okresu wojny Rosji bolszewickiej z Polską. Telewizja Polska przeprowadziła rekonstrukcję stuletnich, niepublikowanych dotąd archiwalnych filmów i dokumentów z Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier i USA. Sir Edgar Vincent D'Abernon zaliczył Bitwę Warszawską do przełomowych wydarzeń z historii świata. Był to konflikt nie tylko w wymiarze politycznym o dominację w regionie, ale konflikt o wymiarze ideologicznym. Starcie młodego, demokratycznego państwa, jakim była Polska, z totalitaryzmem sowieckim. To bitwa, która ocaliła Europę przed bolszewizmem. Obejrzeliśmy fragmenty zrekonstruowanych filmów z tamtych lat. Yeah.
Przed nami runda trzecia, czyli szachmat. W grze o tytuł Giganta Historii 20 tysięcy złotych. Zostało czterech uczestników. W tej rundzie to wy jesteście autorami pytań. Każdy z was przygotował po trzy pytania, po jednym dla każdego z przeciwników. Nasi eksperci sprawdzili je pod względem merytorycznym. Chciałem zapytać teraz panów profesorów. Jaki stopień trudności przedstawiają te przygotowane pytania? Jakby to panowie ocenili? No, przyznam się, że pytania dogłębne, trudne, ale przy takim znakomitym przygotowaniu naszych uczestników to chyba do pokonania przez każde. Jest. Czy było coś zaskakującego? No, były to pytania trudne, na tyle. Proszę państwa, a zatem nie mamy żadnych wątpliwości. Przed nami trudna runda. Za prawidłową odpowiedź można zdobyć 10 punktów, natomiast zła lub brak oznaczają, że 10 punktów zdobywa autor pytania. Czy wszystko jest jasne? Tak. A zatem zaczynamy. Pytania przygotowane przez uczestników znajdują się w kopertach. Biorę pierwszą kopertę Huberta. Hubert zadaje kolejno pytanie. Najpierw Stanisławowi. Który numer pytania dla Stanisława? Numer 3. Numer 3. Bardzo proszę. W obronie Warszawy w sierpniu 1920 roku walczył Batalion Ochotniczej Legii Kobiet. Gdzie zajmował stanowiska obronne w Warszawie? Nie wiem, także strzelę na Powiślu. Niestety to nie był dobry strzał. Park Skaryszewski, Stanisławie. A zatem zyskuje Hubert. Hubercie, teraz pytanie dla Waldemara. Który numer? 2. Wymień jedno z miast, w którym przebywali internowani żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej po 1920 roku. To był Białystok. No, mamy takie trzy lokalizacje. Aleksandrów Kujawski, Szczypiorno, koło Kalisza. Takie dwie lokalizacje. Jedno z tych dwóch nie wymieniłeś, a zatem nie odpowiedziałeś, Waldemarze, prawidłowo na to pytanie. Hubert zyskał 10 punktów. Teraz już nie muszę pytać Huberta, pozostało mi tylko jedno pytanie z numerem 1. Pytanie dla Eligiusza. Kto został szefem wojskowej misji brytyjskiej w Warszawie w 1919 roku? Będzie strzał, nazwisko Crawford. Niestety, Eligiuszu, Adrian Carton de Wired. Hubercie, okazałeś się killerem, ale zyskałeś kolejne 10 punktów, czyli w sumie 30 punktów na przeciwnikach. No to teraz pytania od Stanisława. Stanisławie, które teraz pytanie dla Huberta? To poproszę pierwsze. No tak, czas na rewanż. Pytanie pierwsze. Proszę bardzo. Hubercie, proszę podać imię i nazwisko duchownego, który w 1920 roku był naczelnym kapelanem wyznania prawosławnego Wojska Polskiego. Ostatnie 5 sekund. Bazylii Aleksandrowicz Martysz. Stanisławie, zrewanżowałeś się Hubertowi tym pytaniem, niewątpliwie. A który numer przeznaczasz dla Waldemara? To poproszę trzecie. Dowódcą której dywizji piechoty był podczas Bitwy Warszawskiej generał Lucjan Żeligowski? Lucjan Żeligowski był dowódcą 10. Dywizji Piechoty. Brawo, brawo, Waldemarze. Błyskawiczna i dobra odpowiedź. 10 punktów. O 10 punktów więcej na twoim koncie.
I pozostaje mi jeszcze jedno pytanie od Stanisława dla Eligiusza. Kto jest autorem plakatu propagandowego "Na pomoc wszystko dla frontu, wszyscy na front", przedstawiającego dwóch polskich żołnierzy, którzy próbują powstrzymać napierającą na płot i bramę masę zdeformowanych postaci? Czas minął. To Edmund Bartłomiejczyk był autorem tego plakatu. 10 punktów wzbogaciło konto Stanisława, który ma w tej chwili 130 punktów, jest liderem. No to pytania Waldemara teraz. Waldemarze, które z nich przeznaczasz dla Huberta? Trójka. Trójka. Podaj nazwisko jednego z trzech profesorów matematyki łamiących sowieckie szyfry, współpracujących z Janem Kowalewskim. Wszystkie trzy nazwiska to Stefan Mazurkiewicz, Józef Leśniewski, Wacław Sierpiński. Waldemarze, punkty dla ciebie. Masz już 100 punktów. Które pytanie dla Stanisława? Jedynka. Jedynka dla Stanisława. Proszę. Jaki sowiecki związek operacyjny osłaniał lewe skrzydło frontu zachodniego w Bitwie Warszawskiej? Grupa Mozyrska. Ale doskonały strzał. To znaczy, powiedziałem strzał, dlatego że trochę zaskoczyłeś nas. Długo się zastanawiałeś. Było jeszcze 4 sekundy do końca, a ty Grupa Mozyrska. I to jest prawidłowa odpowiedź. Gdzie jest lewo i dla kogo po prostu. Brawo, brawo dla lidera. 140 punktów. Waldemarze, zostało dwójka. Jeszcze jedno pytanie dla Eligiusza. Dwójka, proszę. Tak jest. Nie może być inaczej. Podaj nazwisko dowódcy ochotniczego 201 Pułku Szwoleżerów rannego w bitwie pod Płońskiem. Kalnicki. Niestety to Stefan Hanka Kulesza. 10 punktów trafia na konto Waldemara. 110, podobnie jak Hubert, na czele Stanisław. No i pytania od Eligiusza, panowie. Do zdobycia jest 30 punktów, wiele można nadrobić. Które pytanie dla Huberta? Pytanie numer 3. Proszę bardzo. Hubercie, kto w czasie Bitwy Warszawskiej był odpowiedzialny za ufortyfikowanie warszawskiego przedmościa? Generał Franciszek Latynik. Niestety. Generał Władysław Wejtko. 10 punktów. O 10 punktów wzbogacił się Eligiusz. Które pytanie dla Stanisława? Pytanie numer 1. Jaką funkcję sprawował w czasie Bitwy Warszawskiej generał Kazimierz Sosnkowski? Wydaje mi się, że był ministrem spraw wojennych. Patrzę na ekspertów. Czy uznajemy tę odpowiedź? Tak, no można uznać. Minister spraw wojskowych. Uznajemy, a zatem Stanisławie 10 punktów dodajemy do twojego konta. Masz już 150 punktów. Eligiuszu, zostało nam jeszcze jedno pytanie dla Waldemara. Pytanie numer 2. Kto był dowódcą 46. Pułku Piechoty, który utracił 13 sierpnia 1920 roku Radzymin? To był pułkownik Krzywowłocki.
Eksperci aprobatywnie kiwają głowami. Tak jest, pułkownik Bronisław Krzywobłocki. Waldemar zyskał kolejnych 10 punktów. Miałem powiedzieć Krzywodemskie, ale dobrze, że... Dobrze, Waldemarze. W ten sposób zakończyliśmy rundę szachmat. Jeśli powiem, że w rundzie szachmat uczestnicy byli dla siebie bezlitośni, nie będzie w tym żadnej przesady. A tak wyglądała tablica wyników po drugiej rundzie. Prowadził Stanisław z dorobkiem 110 punktów. Eligiusz Hubert zamykał stawkę Waldemar. Miał tyle samo punktów co Hubert, ale szybkości reakcji z poprzednich rund były na korzyść Huberta. No i popatrzmy teraz na punktację po trzech rundach. Na czele Stanisław, a stawkę zamyka Eligiusz z dorobkiem 100 punktów. To jest dlatego istotne, że Eligiuszu musimy cię po tej rundzie pożegnać. Gratulujemy wiedzy. Wystarczyło o jedno pytanie więcej, a byłbyś w gronie finalistów. Bardzo proszę o brawo. I zapraszam na finał. Oto nasi finaliści. Za chwilę stoczycie decydującą walkę o tron. Liderem jest Stanisław, który ma 150 punktów. Stawkę zamyka Hubert, 110 punktów. On też będzie pierwszy wybierał. Jednak kiedy poznacie zasady bitwy o tron, zrozumiecie, że nic nie jest przesądzone. Że nawet ostatni, wedle reguły, że ostatni będą pierwszymi, może zwyciężyć i wygrać 20 tysięcy złotych oraz tytuł giganta historii. Zaintrygowałem panów, mam nadzieję. Pytania finałowe przygotowali eksperci. Chciałbym teraz zwrócić się do panów profesorów. Jak na tle pytań uczestników z poprzedniej rundy sytuowaliby panowie trudność pytań finałowych? No, trudność jest zróżnicowana, bo też punktacja jest zróżnicowana. I najtrudniejsze pytania za 100 punktów są, no, bo jednym takim pytaniem prawidłową odpowiedzią można wygrać turniej. One muszą być odpowiednio trudne. Myślę, że są trochę trudniejsze od tych, które uczestnicy sobie zadawali, ale jeszcze raz mówię, nie wykraczają chyba poza możliwości naszych zawodników. Oczywiście ta trudność przy pytaniach za 100 punktów, bo te za 30 punktów można też tak grać ostrożnie. Są łatwiejsze. Są relatywnie łatwiejsze, jak rozumiem pani. Tak, ale tu chodzi o coś jeszcze innego. One nie są tak precyzyjne i szczegółowe. Są oczywiście trudne, ale no, dotyczą troszkę może szerszego zakresu wiedzy. A zatem przekonajmy się. Przed nami finał i czas ujawnić zasady tego finału. Za chwilę każdy z was odpowie na jedno, tylko jedno pytanie, eksperckie. Ale za to macie do wyboru trzy pule pytań. Pytania za 30, za 60 i za 100 punktów. Dobra odpowiedź na pytanie za 100 punktów może być jak manewr wyprowadzony z nadwieprza. Ale nie namawiam. Wygrywa uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów po całym programie. W razie remisu czeka nas dogrywka i zapewniam, jesteśmy na nią przygotowani. Wszystko jasne? No to zaczynamy. Pierwszy wybiera Hubert, bo zajmował trzecią pozycję po trzech rundach. Hubercie, jaki stopień trudności? Dobrze, więc kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa Bitwy Warszawskiej. Wybieram pytanie za 100 punktów. Który numer? 3. Bardzo proszę. Pod Zadwórzem, nazwanym polskimi Termopilami, batalion ochotniczy kapitana Bolesława Zajączkowskiego na 11 godzin zatrzymał marsz dywizji Budionnego na Lwów i wyginął niemal w całości. Jak brzmiał ostatni rozkaz kapitana Zajączkowskiego do żołnierzy? Do ostatniej kropli krwi i do ostatniego bolszewika. Hubercie, on pewnie mógłby tak brzmieć. Duże prawdopodobieństwo. Wymieniłeś kilka wariantów, ale tak naprawdę kapitan Zajączkowski powiedział: chłopcy, do ostatniego naboju. Podjąłeś wielkie ryzyko. Niestety nie udało się. Teraz wybiera Waldemar. Proszę o drugie pytanie za 60 punktów.
a więc pytanie, które określilibyśmy jako średni stopień trudności. Jednym z ochotników był w 1920 roku Witold Pilecki. W jakim pułku walczył na froncie od 5 sierpnia do zakończenia wojny? To był 13 pułk piechoty. To był 211 pułk ułanów, Waldemarze. Niestety bez punktów. I w ten sposób nasz teleturniej, dzisiejszy odcinek Gigantów w historii dobiegł końca, bo Stanisław ma bezpieczną przewagę i nie musi już wybierać, nie musi już odpowiadać. Został gigantem historii. Gratuluję, Stanisław. Nagroda główna, czyli 20 tysięcy złotych oraz tytuł giganta należą do ciebie. Zapraszamy. Brawo eksperci, biją brawo nasi łani, a ja chciałbym ci bardzo serdecznie pogratulować. Jesteś matematykiem, ale też interesujesz się filozofią, logiką, no ale historia też musi być jedną z twoich pasji, jak widać, bo dzisiaj byłeś znakomity. Jak oceniasz poziom trudności pytań? Uważam, że poziom trudności, szczególnie w tym etapie, w którym my wyznaczaliśmy sobie jako zawodnicy i te pytania dwa ekspertów, które tutaj mogliśmy usłyszeć, uważam za dosyć trudne pytania faktycznie. Muzyka jest też twoją pasją? Czy te 20 tysięcy złotych przeznaczysz na tę pasję, czy na coś innego? Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć, bo nie myślałem zupełnie o tym. Stanisław Groszewski, nasz zwycięzca, teraz zasiądzie na tronie. Tron dla giganta historii. Otwieramy wirtualną księgę pamiątkową gigantów historii. Stanisław Groszewski w tej księdze już zostaje zapisany. Gratuluję, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki Gigantów Historii. Do zobaczenia. We'll be right back.